wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Piotr Witwicki, witam Państwa. Jest piątek, 7 października. Zaczynamy wydarzenia. Przyjechali protestować w Warszawie. Złodzieje! Złodzieje! Samorządowcy przeciwko wysokim cenom energii. Nie chcemy spędzić zimy przy świeczkach. Jesteśmy tutaj dla naszych obywateli. Protest polityczny nie miał nic wspólnego z propozycją rozwiązania problemów. Prezydent Biden ostrzega przed nuklearnym Armagedonem. Broń atomowa jest ostatnim argumentem. Nikt na świecie nie chce wojny jądrowej, również Chiny, które trzymają na krótkiej smyczy Putina. Trzech laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Chcemy podkreślić, jak ważny jest każdy obywatel zaangażowany w promowanie innych wartości niż agresja i wojna. Znęcała się pani nad tym dzieckiem? Areszt dla opiekunów, którzy katowali i gwałcili dziecko. Kara śmierci powinna być za takie bestialstwo. To nie powinno być do więzienia, tylko tortury. Mamy wyjątkowo ciepły październik, ale to nie znaczy, że nie musimy się bać mroźnej zimy. Ciemność, mówią samorządowcy i protestują. Wysokie podwyżki cen prądu są faktem. Spór o to, co jest ich przyczyną. Rządzący mówią o geopolityce, samorządowcy szukają przyczyn w kraju. Mira Skórka. Przyjechali z całej Polski to wójtowie, burmistrzowie, marszałkowie i prezydenci miast z ruchu samorządowego Tak dla Polski. Na transparentach wypisali wysokości podwyżek cen prądu, z którymi muszą się mierzyć. Nie wyrażamy zgody na tak wysokie ceny energii. Nie chcemy spędzić zimy przy świeczkach. Dlatego demonstrację zorganizowali pod hasłem Pozostaje nam tylko ciemność. Czy ją szkołę wyłączyć? Przecież się nie wyłączy. Oświetlenia? Też się nie wyłączy. No przecież to jest naprawdę, stoimy pod ścianą. Zacznijmy gadać. Niech się w tym rządzie nareszcie opanują. Sprzed Sejmu przeszli przed kancelarię premiera. Chcieli przekazać postulaty szefowi rządu, ale nie ma go w Polsce. Jest na nieformalnym szczycie Unii w Pradze. A to właśnie pod jego adresem kierowali największą krytykę. Jeżeli sobie nie radzicie z cenami energii, z dystrybucją węgla, to po prostu oddajcie władzę, a nie spychajcie wszystko na samorządy. Ten dzisiejszy protest polityczny nie miał nic wspólnego z propozycją rozwiązania problemów. Wykrzyczane różne hasła o charakterze politycznym. Naprawdę usiądźmy do stołu, rozmawiajmy, współpracujmy. Minister Paweł Szefernaker w imieniu premiera zaprosił protestujących samorządowców na spotkanie we wtorek. Będziemy, panie premierze, ale proszę przygotować się na merytoryczną dyskusję. My propagandy nie łykamy jak żaba szlam. Samorządowcom towarzyszyli politycy opozycji. Panie Morawiecki, napisz se pan list do Sasina, niech jego spółki energetyczne przestaną żerować na wojnie. Kiedy manifestujący szli przed kancelarię premiera, w Sejmie ich aktywność potępili posłowie PiS. Mamy wzbudzanie niepokoi społecznych, mamy dbanie tylko i wyłącznie o swój partyjny interes. Tak nie powinno być. Politycy PiS przypominają, że wczoraj premier zapowiedział rozwiązanie prawne mrożące ceny prądu dla samorządów. Rząd aktywnie działa na tym polu, aby obniżyć ceny energii. Rano szef Platformy wykonał podobny ruch. Złożył w Sejmie projekt mrożący ceny prądu, ale dla wszystkich, na poziomie zbliżonym do obecnych stawek. Musimy pomóc Polakom przetrwać ten najgorszy moment. I to nie jest projekt nieodpowiedzialny, on jest prosty przede wszystkim. Osią sporu pozostaje rządowa propozycja, by to samorządy handlowały węglem. Służymy mieszkańcom dzisiaj w kryzysie, ich nie zostawimy. Nie zostawimy. Ale nie jesteśmy od tego, żeby się nami wysługiwać. Choć zgłaszają się samorządowcy, którzy deklarują chęć zajęcia się sprzedażą węgla w swoich miastach. Jesteśmy do tego, żeby pomagać mieszkańcom, bez względu na to, kto lubi rząd czy nie lubi rządu. Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy zamrażającej cenę prądu dla indywidualnych gospodarstw w limicie 2000 kWh rocznie. Senat chciał, by ten limit był zwiększany w zależności od liczby dzieci. Gospodarstwo zużywa około 2000, więc tutaj ten rząd przyjął takie wskazanie. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Mira Skórka, wydarzenia. Między innymi właśnie o bezpieczeństwie energetycznym w gościu wydarzeń porozmawiam z Arturem Saboniem, wiceministrem finansów, a potem moim gościem będzie Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Są tak wysokie, że wiele europejskich krajów chciałoby ustalić ich limit. Mamy nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Pradze, ale nie mamy jeszcze ustaleń dotyczących energii.
Przedstawiłem również nasze polskie koncepcje na ograniczenie cen energii. Powiedziałem, że tym jedynym instrumentem, który jest całkowicie w ręku Komisji Europejskiej, w ręku Unii Europejskiej, są uprawnienia do emisji CO2. One dzisiaj powodują, że jedna megawattogodzina jest o kilkaset złotych droższa. 300, 400 złotych potrafi więcej kosztować tylko poprzez ten koszt uprawnień do emisji CO2. To miał być psztyczek dla Putina, ale krytykuje to m.in. doradca prezydenta Ukrainy. Laureatami pokojowej Nagrody Nobla zostali białoruski opozycjonista Aleś Bielacki, rosyjska organizacja Memoriał i Ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. O pokojowych nagrodach w czasach wojny Marek Sygacz. Chyba jeszcze nigdy Komitet Noblowski nie rozdzielił jednej nagrody pomiędzy tylu laureatów. Trzy organizacje, trzy kraje, ale uzasadnienie dla wszystkich bardzo podobne. Chcemy podkreślić, jak ważny jest każdy obywatel zaangażowany w promowanie innych wartości niż agresja i wojna. Jedną jednak osobę komitet szczególnie wyróżnił. Aleś Bialacki, białoruski działacz na rzecz praw człowieka, represjonowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, nie odbierze osobiście nagrody, bo od ponad roku odsiaduje kolejny wyrok. Tak mówił dwa lata temu, kiedy w imieniu swojej organizacji Wiosna odbierał w Sztokholmie nagrodę Right Livelihood Award. To dla nas potwierdzenie tego, że nasza działalność jest ważna oraz tego, że problemy Białorusi niepokoją cały świat. Swietłana Cichanouska, białoruska opozycjonistka, gratuluje Bialackiemu i namawia cały świat do wysyłania mu kartek do więzienia. To jest uznanie dla wszystkich, którzy poświęcają swoje życie i wolność dla dobra Białorusi. Ta nagroda fizycznie nie da nam wolności, ale może sprowokuje inne kraje do pomocy naszemu krajowi. To był świetny wybór, który na pewno doda otuchy tym Białorusinom, którzy nadal walczą o wolną i demokratyczną Białoruś. Około 1 000 000 euro nagrody zostanie rozdzielonych także pomiędzy organizacje w Ukrainie i Rosji. Centrum Wolności Obywatelskich w Kijowie działa od 15 lat. Teraz zajmuje się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych. Kiedy twoja praca zostaje doceniona, zwłaszcza na tym poziomie, to motywuje cię, by robić jeszcze więcej. Komitet Noblowski wyróżnił też organizację Memoriał, która opisywała m.in. przestępstwa kremlowskiego reżimu. Opisywała, bo teraz jest w Rosji nielegalna. Oficjalnie nie może funkcjonować, ale działacze tej organizacji powiedzieli, że oni nie przestaną swojej pracy. W Ukrainie lista laureatów wzbudziła kontrowersję. Doradca prezydenta napisał, że Komitet Noblowski w ciekawy sposób rozumie słowo pokój, skoro nagradza kraje biorące udział w agresji na Ukrainę. Znaleźliśmy się w momencie wielkich decyzji. Mamy szansę wreszcie na wielki porządek pomocy też Rosji, aby była cywilizowanym krajem. W przypadku i Rosji, i Białorusi dziś w Sztokholmie zrobiono symboliczny, ale ważny krok w tym kierunku. Marek Sygacz, Wydarzenia. Nuklearny Armagedon, atomowa apokalipsa. Słowa prezydenta USA były dziś tłumaczone na dwa sposoby, ale w każdym brzmią przerażająco. Joe Biden twierdzi, że Putin nie żartuje, a w dodatku sytuacja zaczyna mu się wymykać spod kontroli. Czy to rzeczywiście największy taki kryzys od ponad pół wieku? O tym Tomasz Jabłoński. Joe Biden stwierdził, że ryzyko nuklearnej wojny jest najwyższe od kilkudziesięciu lat. Putin to człowiek, którego znam dość dobrze i rosyjski przywódca nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej, broni biologicznej lub chemicznej. Ale niemal jednocześnie Pentagon, czyli amerykańskie Ministerstwo Obrony, uspokoiło, że nie ma informacji, aby Putin zdecydował się na użycie bomby atomowej. Te opinie podziela większość ekspertów. Nie ma zagrożenia użyciem broni jądrowej takiego, które mogłoby doprowadzić do wojny jądrowej, ponieważ nikt na świecie nie chce wojny jądrowej, również Chiny, które trzymają na krótkie smyczy Putina. Ale niektórzy analitycy uważają, że ryzyko jest bardzo wysokie. Rosja wyczerpała właściwie wszystkie argumenty, jakie miała w tej wojnie. Broń atomowa jest ostatnim argumentem Putina. Dlatego boję się, że może z niego chcieć skorzystać. Na razie Rosjanie bombardują Zaporoże bronią konwencjonalną. Wczoraj użyli rakiet, dziś irańskich dronów kamikadze. Zabili kilkunastu cywilów. Absolutne zło. Rosjanie czynią absolutne zło i przykładów tego okrucieństwa widzimy tysiące. Ukraińskie wojska wyzwoliły dziś w obwodzie chersońskim ponad 100 km kwadratowych. Sława Ukrainie! Nawet rosyjscy urzędnicy w Chersoniu mówią o klęsce i obwiniają o nią centrale w Moskwie. Wielu mówi, że minister obrony, który pozwolił, aby do tego doszło, powinien po prostu zastrzelić się jak prawdziwy oficer. Do Moskwy leci szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ma rozmawiać o nielegalnym przejęciu przez Rosję zaporowskiej elektrowni atomowej.
Nasze stanowisko jest jasne. Elektrownia atomowa jest własnością Ukrainy. Dziś w Rosji tematem numer jeden są 70. urodziny Władimira Putina. Rządowe media podkreśliły, że nawet w dniu urodzin prezydent poświęca się dla kraju i pracuje. Spotkał się z liderami Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli grupy krajów byłego Związku Radzieckiego. Dostał od nich w prezencie melony, traktor i zmartwienia. Na terenach byłego Związku Radzieckiego często pojawiają się konflikty. Głowa rosyjskiej cerkwi, patriarcha Cyryl, wezwał do modlitwy o zdrowie dla Władimira Putina. Wierni mają się modlić aż dwa dni i wyjątkowo żarliwie. Co u jednych budzi obawy, a u innych nadzieje. Tomasz Jabłoński, Wydarzeń. Oglądają Państwo główne wydanie Wydarzeń. Już za chwilę. Toruńska kuria ma zapłacić zadośćuczynienie ofierze księdza pedofila. 600 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Tych czynów, które dokonywał ksiądz Jarosław, nie da się wymazać. Nikt nie będzie łapał kasztany, parasolek nie będzie mi stawiać. Nietypowe znaki ostrzegające. Bez sensu byłoby wycinanie kasztanowców tylko z tego powodu. Obrażenia wskazywały, że wielokrotnie przypalano go papierosami, bito, a także gwałcono. Mówimy o 2,5-latku. Lekarze w szpitalu w Rzeszowie na Podkarpaciu walczą o jego życie. Matka i konkubent usłyszeli zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Dziecko jest w śpiączce. Piotr Kuśmierzek. Ma pani coś na swoją obronę? 22-letnią Oksanę P. policja doprowadziła dzisiaj na posiedzenie aresztowe do sądu w Stalowej Woli. Znęcała się pani nad tym dzieckiem? Milcząca i nieobecna, bez najmniejszej reakcji i emocji. Podobnie jak jej konkubent Witalij S., młodzi Ukraińcy mieszkający od kilku miesięcy na jednym z osiedli w Stalowej Woli, na wolność na razie nie wrócą. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy w stosunku do obojga podejrzanych, dokładnie do dnia 3 stycznia przyszłego roku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt. Śledczy postawili wczoraj zarzuty. Są to wyjątkowo drastyczne obrażenia i okoliczności. Ze względu na drastyczny charakter sprawy prokuratura nie zdradza szczegółów, ale są to rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. 2,5-letni Daniel, syn kobiety, miał być bity, przypalany papierosem i zgwałcony. Matka i jej konkubent usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Jest to w kumulacji zarówno ze zgwałceniem małoletniego ze szczególnym okrucieństwem oraz ze znęcaniem się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek ze szczególnym okrucieństwem. Ja bym od razu temu komuś karę śmierci dała. Kara śmierci powinna być za takie bestialstwo. To nie powinno być do więzienia, tylko tortury. Sąsiedzi pary nie przebierają w słowach, są wstrząśnięci. Mam po prostu wnuki w tym wieku i jest to szokujące dla mnie. O Witaliju S. mówią, sympatyczny, uśmiechnięty chłopak, zawsze mówił dzień dobry. Matka unikała ludzi. Niby papież mówi, żeby znieść karę śmierci, ale o takie zwyrodnialce, takie dziecko 2,5 roku, do tego stopnia. Nie chcieli, po prostu mogli oddać. Sąsiedzi nawet nie podejrzewali, jaki dramat rozgrywa się za drzwiami jednego z mieszkań na tym osiedlu. Dla mnie to jest szok, bo nasza klatka jest raczej taka wrażliwa na cokolwiek i my się czujemy bardzo źle z tym, że nikt z nas po prostu nie słyszał, że to dziecko tak cierpiało. To nie jest tak, że my jesteśmy jakoś, mamy to wszystko w nosie, my tu mieszkamy po 40 lat. To, co się wydarzyło w tym bloku, jest tak szokująco nieprawdopodobne, że dla niektórych wręcz niemożliwe. Jako matka ona nie wydaje mi się, żeby to zrobiła. Ona była bardzo z tym dzieckiem, zresztą ten chłopak też, no nie wiem, ciężko mi uwierzyć. Chłopczyk leży na OIOM-ie w Rzeszowie, lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Wierzy pani, że pani dziecko jest teraz w szpitalu, na intensywnej terapii, po poważnej operacji? Obojgu grozi dożywocie. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia, Stalowa Wola. Toruńska kuria przegrała i będzie musiała zapłacić odszkodowania ofierze księdza pedofila. Zadośćuczynienie za krzywdy Mariusza Mieleckiego, który przez 11 lat był wykorzystywany przez proboszcza, to 600 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Agnieszka Milczarz. Po 11 latach walki, procesów karnych, kościelnych i cywilnych Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok korzystny dla ofiary księdza pedofila. Zasądza od pozwanej diecezji toruńskiej w Toruniu na rzecz powoda Mariusza Milewskiego kwotę 600 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Taki ciężar spadł, więc
no jest dużo lżej. Mariusz Milewski domagał się 1 000 000 złotych za zadośćuczynienie od kurii, ale jak twierdzi, nie chodziło tylko o pieniądze. To też jest sygnał dla innych ofiar, żeby jednak walczyć o sprawiedliwość, chociaż trwa bardzo długo. No, 11 lat wyjęte z życia no jest koszmarem. Koszmar 31-letniego dziś mężczyzny zaczął się, gdy miał 9 lat i był ministrantem. Wykorzystywał go seksualnie proboszcz parafii w Ostrowitem Jarosław P. 6 lat temu sąd skazał księdza na 3 lata więzienia. Wyrok podtrzymały sądy apelacyjny i najwyższy, bo kapłan cały czas się odwoływał. W toczącym się równolegle postępowaniu kościelnym w Watykanie 3 lata temu zapadła decyzja, by wydalić Jarosława P. ze stanu duchownego. Były ksiądz zmarł w kwietniu tego roku. To zostanie ze mną do końca. Tych czynów, które dokonywał ksiądz Jarosław, nie da się wymazać. Czy pan wierzy w Boga? Nie chciałbym tu komentować wiary. Oddzielam wiarę od instytucji, a tu zawiniła w 100% instytucja, jaką jest kuria diecezjalna. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Wiadomo, że sprawa toczyła się w oparciu o artykuł 430 kodeksu cywilnego, który odpowiedzialnością za czyny podwładnego obarcza zwierzchnika. W tym przypadku nie księdza, a kurię. Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Do tej pory Kościół katolicki nie powiedział słowa przepraszam dla mojego klienta. W komunikacie po wyroku sądu rzecznik kurii toruńskiej napisał, że biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie. Z komunikatu nie wynika, czy kuria będzie składać apelację. Nie wiedział tego również reprezentujący kurię w sądzie, pełnomocnik. Wszystko zależy od konsultacji z moim tak naprawdę mocodawcą. Wyrok nie jest prawomocny. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia. To była biała plama i powód do wstydu. Na Podlasiu nie było dotąd oddziału psychiatrii dziecięcej. Teraz powstał pierwszy. Codziennie na takie oddziały trafiają dzieci, które próbowały odebrać sobie życie. Teraz będzie można im lepiej pomóc. Monika Zalewska. Ten moment możemy uznać za historyczny. Witam w XXI wieku. Ten XXI wiek to pierwszy na Podlasiu oddział psychiatrii dziecięcej. Jest to ostatnia biała plama, jaką likwidujemy w Polsce. Tylko w ubiegłym roku ponad 300 dzieci z województwa podlaskiego, które próbowały odebrać sobie życie, były odsyłane do przepełnionych oddziałów w Warszawie czy Olsztynie. Zbudowanie tego ośrodka tutaj nie rozwiązuje tylko problemu regionalnego na Podlasiu, ale rozwiązuje również problemy w sąsiadujących województwach. To, jakie są problemy na Mazowszu w psychiatrii dziecięcej, widać na oddziałach pediatrycznych. Parę lat temu to pamiętam, że to był dla mnie szok. Dziś właściwie nie ma dyżuru, na którym by nie przyszło do nas dziecko po próbie samobójczej. Są dni, że na 30-łóżkowym oddziale pediatrycznym, którym kieruje dr Aneta Górska-Kot, jest 20 dzieci po próbach samobójczych. Najmłodszy pacjent miał 11 lat. Znakomita większość to jest problem w rodzinie i problem w szkole, czyli tak naprawdę w dwóch miejscach, gdzie dzieci spędzają najwięcej czasu. I to jakby generuje takie sytuacje, w których te dzieci wybierają nie życie. Po uratowaniu życia dzieci muszą być przekazane na oddziały psychiatryczne. Czasem nam trudno nawet o konsultacje, ja nie mówię o przekazaniu. Czasem te dzieci potem leżą u nas tydzień, dwa, bo my szukamy miejsca w całej Polsce. Na Mazowszu zajęte są nie tylko wszystkie łóżka, ale też dostawki. Jeżeli chodzi o dzieci, to mamy 22 łóżka rejestrowe, natomiast obłożenie jest na poziomie 40 pacjentów. Jeżeli chodzi o młodzież, to mamy 35 łóżek i obłożenie jest 50 osób na dzień dzisiejszy. Lekarze proszą rodziców i szkoły, by reagowali wcześniej. W Polsce jest ponad 330 ośrodków psychiatrii środowiskowej dla dzieci. Nie chodzi o tworzenie oddziałów stacjonarnych, całodobowych, ale o zaopiekowanie dziecka w jego środowisku. Obecnie na podlaskim oddziale zakontraktowanych jest 28 miejsc. W ciągu 5 dni trafiło tu już 13 pacjentów. Cały czas borykamy się z problemami kadrowymi. No nie ma tylu psychiatrów dziecięcych, którzy chcieliby tu pracować. W dziecięcej psychiatrii ponad 500 to jest zwiększenie w stosunku do roku 2014 o 50%. Dokładnie w ciągu 8 lat przybyło 177 psychiatrów dziecięcych. To, co niepokoi, to fakt, że w tym roku już 7 z tych lekarzy pobrało zaświadczenia umożliwiające pracę za granicą. Monika Zalewska, Wydarzenia.
Sensacyjne, a jednocześnie bezcenne odkrycie w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Naukowcy znaleźli w archiwum pooperacyjne próbki nowotworów pobierane od pacjentów 90 lat temu. Dzięki temu odkryciu rośnie szansa na zbadanie, jak zmieniały się nowotwory i jaki wpływ miało na nie środowisko. Magdalena Hkawy. Jeżeli to by było nowotwór. Los tych preparatów właściwie był przesądzony. Czekał je śmietnik, bo od lat zalegały w archiwach Instytutu Onkologii. W ostatniej chwili zorientowano się, że zakurzone pudełka kryją próbki nowotworów. Najstarsze pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku. Z dinozaurów wyciągamy DNA, czy z innych jakichś wykopalisk, z różnych szczątków, to stwierdziłam, że z tego też próbujemy wyciągnąć cokolwiek. Materiał genetyczny mimo upływu lat był w niemal idealnym stanie. Część tych bloczków była zrobiona w warunkach, kiedy była wojna. Był tyle czasu przechowywany, to no, po prostu zachwyt i szacunek dla osób, które zrobili takie bloczki. I dla tych, którzy prowadzili księgi pacjentów, ręcznie pisane, w większości po łacinie. Jak przyglądałam te dzienniki z rozpoznaniami sprzed lat, to oczywiście część nowotworów jest bardzo enigmatycznie jako nowotwór, złośliwy, niezłośliwy, guz. Nie dysponowano wtedy dodatkowymi technikami. Dziś technologia daje możliwość niemal dosłownego przeniesienia się w czasie. To ekscytujące, jeśli pomyślimy, że coś, co zostało zrobione tak dawno temu, może dać nam perspektywę historyczną. Gdy zajrzymy do tego, co pisali lekarze, jakie stawiali diagnozy, a potem zajrzymy do próbek i użyjemy najnowszych technik sekwencjonowania DNA, dowiemy się, jakie były dokładne przyczyny nowotworu. Będziemy mogli postawić diagnozę dla tych pacjentów. I odpowiedzieć na pytanie, czy nowotwory znane dzisiaj zmieniły się przez ostatnie 100 lat. Wtedy styl życia był inny. Mieliśmy inne pestycydy, inne herbicydy. Nie mieliśmy takiego życia jak teraz, inne środki czystości. Chciałam zobaczyć, czy styl życia, współczesna medycyna, wydłużanie czasu życia wpływa na ewolucję genomu. Wiadomo już, że nie uda się porównać próbek nowotworów płuc i żołądka, bo ich po prostu nie ma. Wtedy nie byli ludzie w stanie tak wyciąć na przykład fragmentu płuca na biopsję, żeby pacjenta nie uszkodzić. Ale do badań histopatologicznych trafiały wycinki z piersi czy szyjki macicy. W tych czasach chorowały kobiety bardzo młode, więc rodziny tych dzieci tak w młodszym wieku. Nikt wcześniej podobnych badań nie robił. Magdalena Hykawy, Wydarzenia. Pracować mniej, zarabiać tyle samo, a może i więcej. Tak chce Lewica, która stawia na długie weekendy i krótką drogę do tego stanu. Według formacji wystarczy projekt poselski wprowadzający 35-godzinny tydzień pracy. Zmienia się praca, zmieniają się czasy, ale czy tak bardzo, by pracować może i tylko przez 4 dni? O tym Michał Kwiatkowski. Polacy pracują, aż wióry lecą. Dłużej od nas zarabiają na chleb tylko Grecy. Lecz tam wiąże się to z niską wydajnością, a nasza w 15 lat wzrosła o 40%. W rezultacie propozycja dodatkowego dnia wolnego w tygodniu brzmi jak najpiękniejsza muzyka w uszach przemęczonych, wypalonych zawodowo Polaków. No słyszałem, czytałem o tym, na 35 godzin. No spoko, nie? Na pewno bym spędziła jak najwięcej czasu z dziećmi. Rozwój osobisty, czytanie książek, rozrywka być może. Na tęsknotę Polaków za wolnym czasem odpowiedział Klub Lewicy. Schodzimy do 35-godzinnego tygodnia pracy. Elastycznie, tak żeby ludzie mogli zdecydować, bo w niektórych firmach oczywiście wygodniej będzie pracować o godzinę krócej. W innych będzie wygodniej pracować w 8-godzinnych zmianach i raz na jakiś czas mieć dodatkowy dzień wolnego. I to wszystko przy zachowaniu dotychczasowej pensji. Pokryta ta redystrybucja będzie w całości właśnie przez pracodawców. Co to będzie oznaczać? Że będą mniej skłonni dawać podwyżki, będą mniej skłonni zatrudniać, będą mieć też mniej pieniędzy na inwestycje. W Europie krócej niż 40 godzin w tygodniu pracują na etatach Francuzi, Szwedzi i Duńczycy oraz Niemcy i Portugalczycy w wybranych branżach. Póki co nie jesteśmy tak bogaci jak Francuzi i jeżeli chcemy ich dogonić, to nie możemy przyjmować różnych rozwiązań, które temu szkodzą. Notabene francuskie związki popierały krótszy dzień pracy, dopóki nie okazało się, że nie przełożył się on na wzrost zatrudnienia, tylko na przykręcenie śruby w pracy, co jak łatwo się domyślić, potęgowało jeszcze zmęczenie i wypalenie. Branża branży nierówna, administracja nie widzi problemu. Jestem przekonana, że nasi urzędnicy byliby w stanie swoje obowiązki w tym skróconym czasie wykonać równie dobrze jak w tej chwili. Ale w przemyśle i handlu wolny dzień mógłby wyjść pracownikom bokiem.
W Polsce brakuje 50 tysięcy lekarzy. Rewolucja w kodeksie pracy rozłożyłaby na łopatki służbę zdrowia, również farmacje. Apteki nie da się prowadzić przez 4 dni. Pacjenci chorują 7 dni w tygodniu, a nie 4 dni w tygodniu. A kryzys wyklucza postawienie kolejnej osoby za kontuarem. Skończyłoby się to tylko podniesieniem kosztów, niczym więcej. Kosztów, które ciągną dziś wiele biznesów na dno. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia. Po rozbiciu w pył mistrzyni olimpijskich Amerykanek 3-0 dziś liczymy na kolejne zwycięstwo Polek. Nasze siatkarki wieczorem zmierzą się z Kanadą. Muszą wygrać, żeby zostać w grze o ćwierćfinał Mistrzostw Świata, o arcyważnym meczu Jarosław Kuś. To był tylko krótki rozruch po południu. Nasze zawodniczki tylko trochę poćwiczyły, siły gromadzą na wieczorne starcie z Kanadą. Na pewno one też nie oddadzą tego meczu łatwo i musimy wyjść z takim nastawieniem, jak wyszłyśmy na Stany, tak zaangażowane i zmotywowane. Mecz z Kanadą będzie jak mały finał, pokazuje to tabela naszej grupy. Do ćwierćfinału awansują 4 najlepsze drużyny. Polki są na 4. miejscu. Wygrana z 5. w tabeli Kanadą znacznie przybliży nas do awansu. Porażka skomplikuje sytuację przed ostatnim meczem. Wiemy już tak naprawdę na co nas stać i wiemy co prezentujemy, także wierzymy w nas i także pozytywnie możemy tylko podejść do tego meczu. Nasze dzisiejsze rywalki wygrały na mundialu 4 z 7 spotkań. Ich trenerką jest Shannon Wisner. To jedyna kobieta, która na mistrzostwach prowadzi krajową reprezentację. Czekamy na ten niesamowity mecz przeciwko Polsce, w Polsce przy tej niesamowitej publiczności. Każdy, kto na świecie gra w siatkówkę, wie, że to niezwykłe doświadczenie. Nasze zawodniczki ostatni raz z Kanadą zmierzyły się w czerwcu w Lidze Narodów. Wygrały 3-1. Każdy mecz na pewno przez swoją historię i każdy mecz jest inny, ciężko porównać jeden do drugiego, natomiast no, tutaj musimy wyjść w pełnej koncentracji, chcąc przede wszystkim grać swoją siatkówkę. Jeśli to zrobimy, to zdecydowanie piłka będzie po naszej stronie. Wygrany mecz z Amerykankami z pewnością dodał wiary i sił naszym zawodniczkom. Teraz trzeba utrzymać ten ogień, mówi trener naszej reprezentacji. Wygrywamy z mistrzyniami olimpijskimi! Koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu, na każdym kolejnym przeciwniku, tak jak robimy to od początku tego turnieju. Nasze siatkarki zagrają jeszcze 2 mecze w grupie F. 2 zwycięstwa dziś z Kanadą i jutro z Niemcami dadzą nam pewny awans do ćwierćfinału, bez względu na wyniki innych meczów w naszej grupie. Polska! Biało-czerwoni! Hala w Łodzi, gdzie odbędzie się spotkanie, będzie biało-czerwona. Dzisiejszy mecz i jutrzejszy z Niemcami to spotkania w pełni już wyprzedane. Na te spotkania nie ma w dystrybucji biletów. Mecz Polska-Kanada będzie transmitowany w Polsacie Sport. Jarosław Kuś, Wydarzenia. A teraz ostrzeżenie przed kasztanami. Sprawa może wydawać się błaha. Oczywiście, dopóki nie zobaczymy śladów na własnym aucie. Znaki ostrzegające kierowców przed kasztanami stanęły na parkingu w Zamościu. Jest więc złota polska jesień i ma być, i nie ma być pretensji. Agnieszka Molenta. To znak, że jesień w pełni. Zbieramy kasztany. Pogoda piękna. Można to też oznakować. Spadające kasztany mogą szkodzić auta, no to może z tego powodu warto o tym powiedzieć. Mówią o tym w Zamościu. Specjalne znaki. Zagrożenie w postaci spadających kasztanów, które powodują wgniotki na masce czy na dachu pojazdu. Kasztanowce rosną tu od dziesięcioleci. Parking powstał 3 lata temu. Przyczynką do tego, żebyśmy ten znak postawili, były 2 roszczenia odszkodowawcze. Żeby uniknąć takich sytuacji, drzew nie wycinać, a kierowców nie narażać na wizytę u blacharza, lepiej oznakować, mówi miasto, bo natury nie oszukasz. Natura tak chce, no i tak jest, no nikt nie będzie łapał kasztany, parasolek nie będzie mi stawiać. Postawiono znaki, bo kasztan ma moc i to nie tylko uderzenia. Kasztany dodają mocy pozytywnej takiej, energii. Podobnie jak słońce, a tego dziś w całym kraju nie zabrakło. Wreszcie ciepło, piękna pogoda. Złota polska jesień długo kazała na siebie czekać. Zrehabilitowała się wysoką temperaturą i pięknymi kolorami. Tak się drzewa już wyzłociły, już się kolorowie uszczerwienią, że właśnie zachęca to bardzo do spacerów. W Puszczy Niepołomickiej widać to najlepiej. Jest świetnie, jest ciepło. I czasami coś się trafi. A to już stolica polskich Tatr, Zakopane. Babie lato w pełni. Z pogodą trafiliśmy idealnie, chociaż rano faktycznie była mgła i byliśmy trochę przestraszeni. Z mgły wyłonił się taki widok, bo pogoda na dole nie oddaje tego, co wysoko w górach. Od 1900 metrów zwyż jest ogłoszony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Nad morzem słonecznie, bez tłumów. Fala jeszcze jest dosyć spora, myślę, że dużo jodu. A mamy nadzieję, że jeszcze jutro w słoneczku się pogrzejemy. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko jutro. Taka pogoda jak w tej chwili, czyli słoneczna, z lekkim wiatrem, z ogromną ilością błękitnego nieba i z chmurami od czasu do czasu, potrwa co najmniej
5, 6, a może i 7 dni. I to też warto zaznaczyć. Agnieszka Molenda, Wydarzenia.